mam nadzieję, że ludzi, cytując klasyka, dobrej woli jest więcej i ten koszmar, z którym mamy w tej chwili do czynienia, po najbliższych wyborach parlamentarnych odejdzie i będziemy go tylko z niesmakiem wspominać. A Trybunał Konstytucyjny to teraz koszmar czy piękny sen? Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zgromadzeniach, jak sam podkreśla, mając bardzo poważne wątpliwości. Wątpliwości pozostają i chaos prawny też pewnie pozostanie, będzie się pogłębiał, bo na pewno znajdą się sędziowie, którzy będą kwestionowali ten wyrok czy to orzeczenie ze względu na trzech dublerów, którzy są w składzie, ze względu na olbrzymie wątpliwości, delikatnie o tym mówię, wyboru pani prezes, na manipulacje dotyczące formowania składów. Trybunał Konstytucyjny w Polsce de facto nie istnieje, jest ubezwłasnowolniony. Jarosław Kaczyński spełnił swoje zamierzenia, zapisane w projekcie ich konstytucji przecież. To nie jest już trójpodział władzy, to jest dyspozycyjność pełna wobec Jarosława Kaczyńskiego. Coś strasznego. Panie pośle, pan mówi o takich rzeczach, które nie przechodzą przez głowę tym, którzy wiedzą, jak funkcjonuje państwo demokratyczne. No to coś może trzeba z tym zrobić. Ale problem polega na tym, że PiS wygrał, ma większość i opierając się na tym, że wygrał, że ma większość, to może zrobić wszystko. Nie może zrobić wszystkiego, bo nie ma większości konstytucyjnej, a nie mając tej większości, na zasadzie faktów dokonanych dokonał z Trybunału tego, o czym mówiliśmy, to o czym mówiliśmy wcześniej. Problem polega też na tym, że olbrzymia część naszych rodaków uważa, że Trybunał Konstytucyjny to jest coś tak daleko i wysoko, to jakaś elita, jacyś sędziowie, to mnie nie dotyczy, to tylko dotyczy tych tam, prawda, polityków. No niestety grubo się mylą. Nawet w moim środowisku, typowo wiejskim czy rolniczym, gdyby nie Trybunał Konstytucyjny kilka lat temu, to nie można by było dokonywać uboju tak zwanego religijnego. A to, że PiS głosował za tym, żeby przerwać kiedyś tą możliwość, to rolnicy stracili 500 zł na jednej sprzedawanej sztuce, mówię o wołowinie. To jest porównywalne do tego słynnego programu. Trybunał zainterweniował, zajął się sprawą, podjął decyzję, rolnicy odzyskali swoje na przyszłość dochody, no nikt im nie zwrócił tego, co stracili. Czy PSL poprze wniosek Platformy o wotum nieufności dla rządu? Oczywiście byłoby sympatyczniej, gdyby Grzegorz Schetyna czy ktokolwiek inny godzinę przed upublicznieniem tego zamiaru poinformowali kluby opozycyjne, ale tak naprawdę to nie ma się czym przejmować. Tak czy nie? Poprzemy ten wniosek, ale dla nas przecież i dla wszystkich jest wiadomym, że Schetyna nie będzie premierem i nie chodzi o to, żeby w tej chwili premierem został.